No cześć. Dzisiaj na niedzielny obiadek robię kaczkę soczystą w sosie pomarańczowym. Wczoraj przyprawiłem pierś z kaczki w sól, pieprz, rozmamyn, kminek i słodka papryka. Dzisiaj sobie już nakrawam skórę piersi, ale tylko skórę, żeby była soczysta i będę ją zaczynał smażyć na tak zwanej zimnej patelni. Po 7-10 minut z każdej strony. Później po takim wstępnym podsmażeniu na patelni na około 7-8 minut do rozgrzanego piekarnika. A później się weźmiemy za sos pomarańczowo-żurawinowy, tak bardziej powiedzmy. Pierś z kaczki, jak jest ta skórka tutaj, jak widzicie, nakrawam tylko skórkę, taką kratkę. Do tego trzeba mieć. Aj, uważaj, żeby nie naciąć mięsa, bo puści wszystkie soki i nie będzie to takie soczyste. Okej. Teraz drugą. Zdecydowany ruch. No i tu mam taki kawałek, to się tak go podsmaży. I to musi teraz się być w temperaturze smażone pokojowej. Czyli sobie obmyję miseczkę i włożę z powrotem i niech czeka do smażenia. Ok, starłem już tutaj trochę pomarańczy i zaraz damy trochę soku z cytryny. Na zimną patelnię skórą do dołu kładziemy te piersi z kaczki i włączamy na początek mały ogień, niech to się zacznie wytapiać ten cały tłuszcz. Potem zwiększymy 7 minut. Potem obrócimy kolejne 7 minut do piekarnika 5-6 minut na 180 stopni. Piekarnik już mi się nagrzewa. I będzie piękna, soczysta pierś. Z suróweczką. Z frytkami i sosem pomarańczowym. Do sosu jest oddzielny film, który będzie dołączony jako karta. Już pięknie słychać, jak się tłuszczyk wytapia. To będzie rarytas. Ustawiamy sobie minutnik. Widzimy, jak ta pięknie skórka się podsmaża. I ten cały tłuszczyk na potem musimy ładnie przelać na brytwannę i smażyć. Dobra.
Ok, filety obrócone na drugą stronę, znowu nastawiamy na te minuty. I jak będą teraz się podsmażą na tej stronie, no to do brytwannej, do pieca. No i od czasu do czasu dociskamy. Wkładamy szybko do piekarnika na 10 minut.